dobry, kochani, witajcie w poniedziałek. Ja wróciłam z pracy, odwiozłam chłopaków i trochę ogarnę i pójdę spać. Muszę pranie nastawić, wyjąć, poukładać. Chcę założyć te pokrowce, parę rzeczy chcę porobić. Wtedy się położę chociaż na 2 godzinki. I tak. Jak widzicie, pada za oknem, ale ja i tak dzisiaj pójdę raczej wozić to drzewo. Byłam na małych zakupach, w sensie po bułki, po chleb dla mamy. Kupiłam takie płyny. Ja muszę w ogóle się przejść u nas, nie wiem, kurde, w jednym takim sklepie. Były te płyny, ale duże. Ja muszę się przejść, bo ten mały kosztuje 6 zł, a to nie ma sensu. I też jest teraz do białych. Nigdy nie widziałam do białych, a teraz właśnie jest do białych. A ten jest do czarnych i one naprawdę fajnie i delikatnie piorą. Bułki. Tutaj wzięłam takie ciasteczka. Zwierzaki, chłopaki je lubią. Gratki. Boże, ta gratka już jest po 3,30. Ja pierdzielę. Skąd te ceny? I wzięłam takie, bo ostatnio kupiłam pałki i wzięłam takie właśnie fiksy do kurczaka po hiszpańsku i to się, wiecie, wsypuje, ten worek się wkłada, ale ja tych worków nie wykorzystuję, ja to wkładam do naczynia żaroodpornego. No i takie małe. Chłopaki wczoraj mieliśmy obiad, a potem zrobiłam budyń, ale oni tego budyniu nie zjedli. Także, no, tyle w temacie. Dobra. Ja sobie zrobię kawę, zjem coś i będę ogarniać. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Dobra, kochani, ogarnęłam trochę, teraz czas zrobić antygrypinę. No. O. Będziemy sobie robić antygrypinę, właśnie jeszcze muszę mięso przyprawić na obiad. Bo wczoraj to wyjęłam.
No i tak ten dzień leci, słuchajcie. Niby trochę posprzątałam, niby trochę ogarnęłam, pranie nastawiłam i tak dalej. I już jest zaraz 12. I co ja jeszcze potrzebuję? Kurkumę, pieprz, miód. Nic więcej, nie? Nie, wszystko mamy. Dobra, więc sobie przygotuję. Dzisiaj wzięłam sobie więcej. Wzięłam sobie 6 cytryn, 2 te pomarańcze takie sokowe i wezmę sobie trochę więcej imbiru. Wezmę sobie taki kawał imbiru i wezmę sobie całą główkę czosnku. Ostatnio też miałam całą główkę i było ok. I teraz też wezmę sobie całą główkę czosnku. A to jeszcze mi zostanie na 3 razy ten imbir i czosnek na raz. No, także robię, bo słuchajcie, 2 dni nie piłam. Bo wczoraj wypiliśmy tą Jasia do końca, a wcześniej tam też przez 2 dni nie piłam tej antygrypiny i tak się boję, że zaczniemy brać jakieś cholerstwo, bo wszyscy wokoło chorują, nie? Wszyscy wokoło chorują, naprawdę. Co nie słyszę, to ktoś ma albo grypę, albo jelitówkę, albo anginę. Także no, musimy się chronić przed tym cholerstwem. I szybko sobie tutaj ostrugam. Nie wiem, ten imbir będę chyba dawać cały, ja go tylko porządnie wymyję. Wyszoruję. Teraz sobie przygotuję tu sokowierówkę. Muszę jeszcze wziąć cytryn i jeszcze pomarańczy, bo chciałabym sobie zrobić po prostu więcej trochę na cały tydzień, a nie tylko na kilka dni i dla Jasia też. Może Franek się też przekona, więc wezmę jeszcze. Ja nie wiem, jak ja to ostatnio, czy ja miałam te większe pomarańcze, może wezmę te większe pomarańcze. To już wszystkie cytryny, trudno. Znaczy się trudno, no dobrze. Nie wiem, ostatnio miałam 5 cytryn chyba i 1 pomarańczę i tak jakoś dużo tego dało. Dobra, dawka konkretna. Będziemy mieli na dłużej niż tydzień, ale no nic się nie działo jakby. W tym tygodniu też nawet moja się skończyła, Jasia jeszcze była i było wszystko ok, także...
Ale kurczę, dzisiaj sobie tego zrobiłam na 2 tygodnie, ale będę więcej piła. Będę piła po pół szklanki takiej. Nie no, pół może nie, ale 1/3 tej szklanki, tej. I myślę, że to będzie ok. Ostatnio nie dawałam kurkumy, teraz już mam kurkumę. Wymieszam to dobrze, jeszcze muszę dodać miodu. I tutaj do Jasia też jeszcze muszę dodać miodu. Kurczę, żeby Franek to chciał pić. Żeby to było w ogóle fajnie. No także dodam miodu i to wymieszam w butelce ten miód. A jeszcze pyłku chciałam dodać. O kurde, zapomniałam. Widzicie, jak za mało to za mało, jak za dużo człowiek zrobi. Dobra, może trochę tego pyłku się zmieści, a jak nie, to jutro nawet dodam pyłek. Tam wiecie, łyżeczkę pyłku na przykład. On jest też zdrowy, a jakoś w innej formie mi nie odpowiada. A tak, to można go przynieść tam chłopakom. Jasiowi, no bo Jasiu pije tą antywirpinę dziennie. Franek jeszcze nie. Ale kurczę, może dzisiaj go namówię. Muszę go przekupić, słuchajcie. I tak muszę go przekupić w sprawie pisania, w sprawie ćwiczenia zadań domowych, bo po prostu to jest dramat, co się dzieje. Ale nie wiem, czy chce mi się o tym opowiadać szerzej. Chyba jeszcze nie. Może opowiem, jak będę już bardziej spokojna, jak zobaczę jakiekolwiek efekty, bo na razie to jestem nerwowa z tego powodu. I tyle w temacie. Jasiowi dam trochę więcej miodu, to też będzie lepiej mu smakować, a on miodek lubi, to wiecie. No właśnie tam. Kurde. Nie chcę wlaść, no. Dobra, słuchajcie, antygrypina zrobiona, ja widzę, że to przestało padać, że to trochę tak wieje nawet. Zaraz jadę po Franciszka i wtedy pójdziemy razem wozić drzewo. A jak wróci Jasiek, to wrócimy do domu, zrobię obiad i będziemy później pisać literki. Dzisiaj nie będę, nie wiadomo do której wozić tego drzewa. No, a przyszłam wam pokazać paczki. Paczki z Zalando, a tutaj druga rzecz. A, przyszły Jasia rękawice. Co jest? A, przyszły Jasia rękawice. Co jest? O kurde, jaki fajny pokrowiec. Fajny. Tylko wiecie, ile one kosztowały, nie chcecie wiedzieć. Jasiek je sobie sam wybrał. I oczywiście co? Moje dzieci mają też taki gust, podobny jak ja, że im się podoba to, co jest najdroższe. Ale są fajne. Takie żółte sobie wziął. On miał poprzednie. Kurde, to też były podobne.
Ale fajowy jest ten pokrowiec. Genialny. Będzie sobie nosił właśnie w tym pokrowcu. Ostatnio on miał też Nike chyba zielono. Całe białe i zielony ten znaczek. A te ja widzę, że są jakieś grubsze. To jest jakiś inny rodzaj, bo to jest chyba te już takie typowo. Znaczy się tamte też były do łapania piłki, ale te tu chyba są grubsze, tak mi się wydaje. Nie wiem. Jasiek na pewno się zna, on tam przeczytał, co to tam było, wiecie, ja też nie chcę mu ingerować, no bo przecież on wie, co on chce i co on potrzebuje. A chyba jego kolega takie ma, bo on ostatnio, jak nie miał, to pożyczał właśnie sobie od Kuby. A tym razem już sobie wziął rozmiar większe, żeby na dłużej mu wystarczyły. No, one są takie w ogóle gumowe. Ale tamte też miały taką gumę. No dobra, położę mu na biurko, to się ucieszy, jak wróci. Bo w ogóle chłopaki mają zakaz, słuchajcie, na internet, na telefon i na PS-a. Za to, że no, ostatnio trochę przeginali. Przeginali, nie słuchali mnie i tak, i dostali karę, bo każdemu kończy się gdzieś tam wytrzymałość i cierpliwość i mi również. Wiecie, ja bardzo kocham swoje dzieci, ja chciałabym im świata przychylić, ale no ostatnio czuję, że trochę to wykorzystują i też to, że ja nie mam czasu za dużo, żeby im poświęcać. No i dzisiaj w ogóle obydwoje, wczoraj mieli się spakować. Znaczy się Franek spakował książki, bo mu mówię, co tam ma i wtedy pakował sobie, ale oczywiście ani jeden, ani drugi nie zabrał piórnika. No, więc tak. Jak mama nie powie, że leżą piórniki na biurku, no to nie, oni nie wezmą. A ja, słuchajcie, nie zamierzam im wszystkiego ciągle przypominać, bo kurczę, trochę sami muszą pilnować, nie? Bo to jest za dużo jak na jedną mamę. No. Dobra, i teraz paczka z Zalando. Tu też jest parę rzeczy dla chłopaków. A też są dwie rzeczy dla mnie. Za niepalenie. A dla chłopaków kilka rzeczy, które mi się spodobały i były w promocji. I zobaczymy, czy będzie wszystko pasowało, czy będziemy odsyłać. Dobra, słuchajcie, dla chłopaków zamówiłam kominy. Oni mają stare kominy, ale te już są za wąskie im tutaj w szyi. I no, trzeba było zamówić nowe. I wzięłam dwa kominy, nie wiem, jakie będą chcieli nosić. A jak to tutaj jest? W ogóle to jest wąski ten komin, to będzie chyba dla Franciszka. A on jest szerszy na pewno niż tamte, bo tamte z psim patrolem, co oni mieli, no to mega, mega wąskie są już i przez głowę nie przechodzą, nie? A ten fajny, bo on się rozszerzy, więc przez głowę jeszcze przejdzie. Tylko właśnie nie wiem, czy on też nie będzie za mały. Taki zwykły komin, wiecie, taki wełniany, to jest chyba wełniany, tak mi się wydaje. I też były na fajnej promce, więc stwierdziłam, że dobra, wezmę, ale zobaczymy, chłopaki przymierzą. I drugi komin to jest dla Jasia, większy. Tylko ten dla Franka chyba będzie za mały, tak mi się wydaje. Dla Jasia z Nike. O kurde, to trzeba będzie oderwać. No, ten jest duży, więc śmiało mogę to odrywać, bo raczej nie będę go odsyłać, bo już widzę, że jest duży. Jest szeroki, nie? Jest szeroki, jest taki fajny, bo ma pod spodem polar na całości. No i tutaj jest taki, że widzicie, tutaj... A, że można go na drugą stronę też odwrócić. No, można polarową stroną nosić w
ten sposób i na odwrót. Też fajnie. Nawet nie wiedziałam, że w dwie strony można. No w sumie nawet lepiej. No i tak. Taki. I że wiecie, tutaj on niżej tak schodzi na klatkę piersiową, że nie będzie zimno. I chyba Frankowi też taki zamówię. Coś mi się wydaje. Bo mega fajny jest. Tylko wiecie, oni będą się znowu kłócić i dogadywać, czyj jest, czyj nie. I dlatego wzięłam każdemu inny, bo żeby się nie dogadywali. Ale ten na pewno będzie ok. Dalej, dla Jasia koszulkę na włew, bo oczywiście z tymi koszulkami to jest... Ale też właśnie ja cały czas patrzę tylko wszystko na promocji na Zalando, nie? Jak coś jest na promocji, to sobie zaznaczyłam sobie i wpadła mi na promocji i wtedy ja dostaję powiadomienie, że twoja rzecz ulubiona jest przeceniona i w ten sposób kupuję, bo w normalnych cenach to ja rzadko teraz coś kupuję, powiem wam, tam na Zalando, tam i tak są zawyżone ceny. No i to jest koszulka Adidasa, to jest ten taki materiał, który nawet jak się spoci, to paruje, to przechodzi jakby, nie? To ta koszulka nie jest mokra, nie wiem jak ten materiał się nazywa. Jak ten materiał się nazywa? A, i to jest jeszcze z recyklingu. Nie ma napisane, jak ten materiał się nazywa. No, ale wiecie, taki ten sportowy, typowo. Więc jeszcze jedną mu wzięłam. I mam nadzieję, że teraz będzie ich pilnował. Zresztą ja też będę tego trochę pilnować, żeby on tego nie gubił. Zwyczajnie, nie? Więc te dwie rzeczy dla Jasia. No, ten Franka nie, ja go odeślę, bo on jest za mały. Tak myślę. I słuchajcie. A tu nie są wszystkie rzeczy. Kurde, jeszcze przyjdzie chyba jedno. To przyjdzie osobno. Ja zamówiłam dla chłopaków sweterki. Takie same sweterki. Ale przyszedł tylko Franka. Może w jeszcze innej paczce przyjdzie. Takie sweterki właśnie fajne, moro, jakby wojskowe. Fajne, podobają mi się. I zamówiłam i jednemu, i drugiemu takie sweterek. Myślę, że spoko. Takie dla chłopaków, wiecie, oni... Franek lubi w ogóle motyw wojskowy, więc na pewno się ucieszy. No. I dla Jasia też taki sam był, ale nie ma go tutaj, więc podejrzewam, że przyjdzie w drugiej paczce. Tylko dziwnie oni to tak wysyłają. A może z innego sklepu po prostu. I jeszcze dla Jasia zamówiłam też na fajnej promce. I tak to jest, wiecie, jak się ma nockę w pracy i się nudzi, nie? To się kończy zakupami. I dla Jasia zamówiłam dwa polary, dwie bluzy polarowe. Jedna taka, ona tutaj się wydaje bardzo żarowiasta. No jest czerwona, ale nie jest aż tak mocno żarowiasta. I to są dwa polarki. Jeden taki. O. Taki i to jest rozmiar 158-164. To jest tak na teraz dla Jasia właśnie. Na tą zimę. I dla Franka nie było rozmiaru, bo chciałam też wziąć, bo chyba to... Te dwa polary 60 zł czy 70, coś takiego. Więc kurczę, jak za dwa polary, to jak za darmo, nie? I drugi taki czarny. No i super, są cieplutkie, więc Jasiowi będzie naprawdę ciepło. Wiecie, na takie chłodniejsze dni. No Franek ma w sumie dużo rzeczy dla Jasia. Czasami wy mi tam piszecie, że ja coś tylko Frankowi kupuję, ale uwierzcie mi, że Jasiowi kupuję zdecydowanie więcej wszystkiego. Bo nawet te rzeczy do tych jego treningów i tak dalej, to są takie pieniądze, że szok. Więc no. I teraz dwie rzeczy dla mnie. A dla Franciszka jeszcze te polarki będę polować, tylko no nie było rozmiarów, ale myślę, że też mu kupię właśnie dwa takie, albo takie same, albo w innych kolorach. I dwie rzeczy dla mnie, słuchajcie, z Next, sweterek z Next, w ogóle dużo firm takich mało znanych jest na Zalando i nie trzeba wcale iść do sklepu i to jest taki sweterek fioletowo,
przeplatany. Bardzo ciepły na pewno będzie, ale boję się, że będzie mnie gryzł. Z takim dekoltem w serek. Tutaj te guziki są odpinane, no ale one są takie bardziej dekoracyjne. Dosyć szeroki, to jest 1XL, a to jest takie mega szerokie, więc właśnie tam widziałam, że to jest taki oversize, więc wzięłam sobie 1XL. No i widzę, że on będzie w porządku. Ogólnie znowu wracam do wszystkich takich fioletów, wrzosów. Bardzo mi się to podoba i na oczach. Był czas, że ja w ogóle jakby, nie wiem, nie nosiłam takich rzeczy, a teraz znowu mi się to podoba. Miałam po prostu przesyt. No i najfajniejsza rzecz, zaniepalenie, to jest bluza biała. Kolejna biała bluza. Nie wiem, mi się spodobała tak ta biała bluza Pumy. Wydaje mi się, że ona pasuje też do mojej karnacji, do moich ciemnych oczu i do moich ciemnych włosów. I jak sobie jeszcze zrobię jakiś fajny makijaż, to już w ogóle. No i wzięłam sobie też białą bluzę z Tommy'ego Hilfigera. No. To jest chyba z działu męskiego, tak mi się wydaje, że to było. Chociaż nie wiem, nie mam pewności. A może nie? Ale chyba nie. No, więc taka biała Tommy'ego. Bardzo gruba jest, ale nie ma polaru pod spodem. A nie, ma. Ma polarek. Taki cienki, ale ma. Widzicie? Ma taki polarek, więc fajnie. Kolejna bluza do kolekcji, a mówiłam, że już bluz nie będę zamawiać, ale nie mogłam się oprzeć. Tak mi się spodobała, że mówię nie. Cały czas ją gdzieś tam miałam dodane. Ale sobie myślałam, bo ona była za droga, tam 500 coś, ja sobie myślę, nie, w życiu nie dam 500 zł za bluzę. No, a teraz była przeceniona chyba na 280, czy coś takiego, więc zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem, nie, sorry, 370, no. Czyli jeszcze nie była taka tania, ale już była o 200 zł przeceniona i tak. Dobra. Więc tak. 370. No. Ale tyle bym wydawała na fajki. Wydałabym tyle na fajki. Więc wolę sobie ponosić fajną bluzę, niż palić papierosy. A obiecałam sobie, że będę sobie robić prezenty, no i robię sobie prezenty, kupuję sobie za to coś. I wiem, że nie wszystkim się to podoba. Jakby nie mam z tym problemu, nie każdy musi to rozumieć. Ale ten komin chyba odeślę, wiecie? Zobaczymy, co jeszcze. Nie wiem, czy tego sweterka. Przymierzę go, zobaczę jak ja w nim wyglądam, bo on ogólnie jest taki mega szeroki. Ja nie wiem, czy ja chcę taki szeroki. No zobaczymy. I w ogóle te guziki mi się tu nie podobają. Takie babciowe są. Na tym zdjęciu one tak nie wyglądały źle. Takie wiecie, takie niby kwiatuszki, ale ja bym może zamieniła, bo guziki to nie jest problem. Ja mam na pewno tam gdzieś w moich guzikach inne guziki. Guziki można przeszyć na przykład na jakieś eleganckie złote, nie? Więc... No, zobaczę. Później to sobie przymierzę. A teraz już jadę po Franciszka i będziemy wozić drzewo. Zobacz swoje rzeczy. No, Jasia, rękawice. I zamówiłam wam kominy, ale dla ciebie też, Franek, komin, ale on jest za mały. Ja chyba ci taki zamówię z Nike, zobacz, nie? One były w tej samej cenie, a zobacz, ten jest taki wąski. O, klej. Jaki chcesz? Mama, klej w końcu. Jo, ale wiesz, że to i tak, jak ty tam w tych starych miałeś, to też tak z czasem się zedrze, nie? No, załóż, zobacz, czy dobre. Co, przemyślałeś sobie dzisiaj to, co rozmawialiśmy rano? I co? Ja się teraz muszę wyżyć, będę. Tak? I co jeszcze? Że treningi są ważniejsze. Ale i co jeszcze? To też nie chodziło głównie o internet, tylko o to, że ty mamy nie słuchasz, Jasiu. W sensie, że ty nie słuchałeś.
Może za małe? Nie, nie, że za małe. A ty ją wsadzisz? Tak. Boka. Mi się wydaje, że za małe. Nie, no patrz ile tu jest miejsca. No ale tu za wąskie, czy nie? Oni teraz robią tu wąsze, wiesz. Może większe trzeba. Wiesz, można odesłać. Nie, bo ja wolę mieć bardziej ściśnięte, bo im miała bardziej ściśnięte, to ja bardziej trzeba. Tym bardziej ja no i one się wychodzą też, one się wylatają. Jak ty w nich będziesz chodził. Ja też mam najgorzej z tym palcem, bo one są takie sztywne i ja go się ciężko wygina i ja będę tak łapał pipy. No i wtedy ty masz wybity palec. Janek, zanieś to do kosza, bo to się wyleje i brudu narobi. Zanieś to. Ty masz bluzę tył naprzód w ogóle. Tak! Zanieś to, Franek. My też rozmawialiśmy na ten temat. Zanieś, proszę to. Zanieś to do kosza. Wypij to do końca i zanieś to. I ty tak cały dzień w tej bluzie chodziłeś tył do przodu? Tak. Nie wierzę. Tu masz, Jasiu, komin. Zobacz sobie, czy jest dobry. Tu masz koszulkę na WF. I tu masz dwa polary. A tu jest dla Franciszka jedna rzecz na razie. Proszę, Franuś. Dla ciebie też te polary zamówię, ale na razie nie było rozmiaru. I dla Jasia też mam taki sweterek. No wojskowe. Sweterek. No jak nie? No zobacz, puść. No zobacz, nie przypomina ci wojskowych. Nie. Tak chodzą wojskowi żołnierze ubrani po pracy. Nie wychodź na tą kanapę, zejdź. Zejdź. Mama, ty masz rację, ty masz tu jest za wąskie, ręki nie wsadzę. No i co, za małe. Ale tu ręki nie wsadzę. Ale nie ciągnij, bo ty to urwiesz. A ja tu ręki nie wsadzę. Że masz prawą większą. No i co, trzeba odesłać i na większe. Tak? No. No dobra, no to ściągnij. Włóż je do tego worka. Odeślę. No to takie same zamówię, tylko większy rozmiar. Może dwa większe od razu. No nie wiem. Jak jest? Nie wiem, muszę zobaczyć. Kurde, i co teraz? Będziesz musiał dalej. W tych nie można było zmieniać rozmiaru. Muszę inne znaleźć. No to musisz znaleźć. No włóż je do tego pudełka, ale pokrowiec mają fajny. I zobacz sobie te rzeczy. To Franek, ty chcesz ten sweterek, czy ty nie chcesz go? Chcę. No jo. Tą bluzę sobie zmień tył naprzód, jo. Tu jeszcze rzeczy weź przymierz, czy ci są dobre. Te polary i te... to koszulka. Dobra, idę sobie kawę zrobić i wtedy pójdziemy wozić trochę drzewo. Franek tu plecak rzucił. Ty masz dzisiaj jakieś lekcje zadane? No to weź sprawdź. Bo wtedy wiem, o której przyjść do domu. W sumie i tak za długo nie będziemy wozić, bo chcę też obiad zrobić. No i dobra, chwilowo nie pada. Miejmy nadzieję, że to się tak utrzyma. No chodźcie, chodźcie. Tak, tutaj pocięliśmy całą tą jedną kupę z Pawłem w sobotę. Tam jeszcze trochę Paweł sam pociął. To tam trochę rąbałam. Ale część jest do porąbania, a część jest do wybrania suchych. I tak wiecie, te suche trzeba wybierać i ciąć. Tutaj mam nacięte, to załaduj. Czemu wjeżdżasz na tą korę? Proszę, ładujcie tutaj to. No tu stój. To co ty zawracasz? Później ja i tak cofasz muszę. Nie, to już będziesz musiał. Wcześniej musiałem. No ładujcie tutaj to. Franek. Franek. Pomóż Jasiowi. Dziękuję.
chyba też. Jo, weźcie ją tam do śmietnika. Bo ona i tak się nie nadaje do niczego, no tu leży i leży. I ten kij, weźcie tam, ten kij jest dobry, tego weź po drodze, niech go Franek weźmie do piwnicy. Czekaj, jeszcze doładuję wam. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. Sushi, chcesz ciasteczko? No do ręki mu! No i teraz on go nie znajdzie. Ale psy nie mogą jeść słodkich, bo one dostaną robale. No. Już starczy. Już starczy, sushi. Ej! Franek zaraz spadnie, Jasiu, podnieś go, bo on się zadławi. Już nie róbcie. Już, sushi, uspokój się, nie ma cię. On ci z buzi wyjmie zaraz, zobaczysz. A tych twoich... przysmaków one w ogóle nie chcą, tych z Biedronki. No. To jest jakiś szajs. A pindę to w ogóle. Jak mu się chce dać, to on ucieka. No, bo on się boi, on myśli, że weźmiesz go, uwiążesz. Ja i potem ty będziesz do buzi to wkładał. Chociaż pies jest czysty ogólnie chyba. Kot tak. Też. Nie wiem, co jest bardziej czyste, czy kot, czy pies. Chyba będzie więcej poczek. No.
zimno, już się robi ciemno. Ty sobie tę czapkę na uszy załóż, bo ty ją bez sensu. I nową czapkę ty bierzesz na co dzień. Tam masz te stare czapki, ona już jest brudna, trzeba ją wyprać. Ten też. Te stare czapki noście z zeszłego roku. Nie. Jeszczuły. A to jest czystsze? No. Kot sobie szczura obciągnie ze skórki i wtedy go pchama. Weź, on cię zaraz zerze z buzi. Bo psy jedzą kości, a koty jedzą szczury. Dobra, kochani, ja jeszcze działam. Znaczy się, to nie jest jakoś tak ciemno. Na kamerze wygląda, że jest bardzo ciemno, ale jeszcze jest szaro. No, połowę tej kupy, którą... No nie, no połowę nie, ale jedną trzecią mam dzisiaj ogarnięte i jestem z siebie dumna, bo mimo, że poszliśmy późno, o 14, no a rano ogarniałam w domu i tą antygrypinę zrobiłam, więc też się cieszę, nastawiłam, wszystko ogarnęłam. Wiecie, ja lubię, jak jest ogarnięte, a nie, że wszystko leży na wierzchu, jakiś syf. A tutaj pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja sobie to dzielę na takie kubki, więc już tłumaczę. Ta kubka to jest mokre. I to będę wozić na samym, samym końcu zupełnie, jak powożę to suche. Tutaj mam kubkę suchego, tutaj mam też takie do przebrania tą kolejną kubkę, a tutaj muszę to wszystko poprzebierać, suche pociąć, porąbać, odłożyć na kubkę z suchym, no bo niestety to się tak nie da. Jakby Paweł to miał dzielić na suche i mokre, to zajęłoby mu to dużo więcej czasu, więc ja to robię. No bo ja mam ten czas, a on tylko przychodzi w sobotę, więc wiecie. No, ale i tak spoko. Jutro zrobię, mam nadzieję, tutaj to. W ogóle wygląda, że będzie chyba jutro ładnie. Taki wiatr się zerwał, może przegoni ten deszcz. Nie pada już od 2 godzin, więc jest okej. Chłopaki mi pomagają, za chwilę idą. Nie świeć po oczach. Wyłącz, na razie mama widzi. Jak mama będzie wozić, jeszcze trochę porąbię. Wyłącz, Fenuś. Franek, daj tą latarkę. Daj mi latarkę, proszę cię. Ja ci nie powiem, gdzie jest Jasiu, jak ty mi nie dasz jej. Nie wolno tak. Jak ja do ciebie gadam, a ty nie słuchasz. Znowu ty nie słuchasz. Jasiu jest w piwnicy, drzewo zwala. Idź mu pomóż. I jeszcze jedną taczkę i wtedy pójdziecie do domu. No. No, oni jeszcze jedną taczkę, a ja wtedy powożę to cienkie właśnie tam z tej kubki. I jeszcze póki tutaj widzę, to jeszcze trochę porąbię tych suchych. No, także sporo jest tego suchego. Powiem wam, że pewnie połowa to będzie suche, a tą drugą połowę, taką mokrą, myślę, że na końcu też powożę do piwnicy, o ile śnieg nie spadnie. No jak spadnie śnieg, to przykryję po prostu plandekami. A jak nie, to powożę, żeby to tam sobie powoli schło. To nie jest dobre, że drzewo schnie w piwnicy, bo ta wilgoć idzie w ściany. Ale no, w tym roku niestety nie mamy innego wyjścia. Ja też nie będę tego tutaj wkładać do tej wiaty, bo bez sensu później to przewozić. 10 razy robota i... No, to się... No nie, no, po prostu bym sobie narobiła syzyfowej pracy. Ale na... jestem umówiona z Pawłem, że będzie mi wyrabiał przez zimę, jak będzie miał czas, i będzie mi wyrabiał już od wiosny na przyszły rok, żeby to przez lato przeschło i na jesień już będę wozić, że wiecie, w przyszłym roku, w listopadzie, będę sobie siedziała w cieplutkim domku, a nie zasuwała. Z drugiej strony ja też to lubię, to nie jest tak, że ja mam z tym jakiś problem i bardzo ciężko mi się to robi. Ja lubię pracować na dworze. Jak nie pada, to jest ok. Nawet ten wiatr mi nie przeszkadza. Biorę tą antygrypinę, nic nam nie jest. Chłopaki też trochę świeżego powietrza się zahartują, bo to siedzenie w domu, to co się stało? No co się stało? Jesteś brudny, pójdziecie się wykąpać. Co się stało, Franek? Nic. No i to co ty takie fochy robisz? Ty półtaczki zgubił. No to się nie liczy. No to jeszcze jedna. Jak ty pół zgubił? No ale ty za szybko jedziesz. Ja nie jechałam szybko teraz. A co się stało? Przechyliło? Nie. A co? Tam Franek jednego nie widział, ja się o to przewidziłem. No my god. Co ty chcesz? Nie ma przytulania. Mama nie lubi przytulania z Frankiem, bo Franek jest brzydki. Czekaj.
Fenek jest brzydki, mama nie lubi Fenka. Nie lubi mama Fenka, bo Fenek nie pisze literek. I Fenek się buntuje i brzydko Jasia traktuje. Tak? Nie będzie przytulania Fenek. Ty nie jesteś już małą dzidzią. Nie jestem, kuku kaka. Kupek. Kuku. Idź, pomóż Jasiowi, chodź. Pójdziecie się wykąpać i rozłożycie mamę kanapę. Możecie na mamy kanapie oglądać sobie godzinę. Co? Fenek wie jak. Fenek, ty wiesz jak, nie? No ja. No i dobra, kochani. Ja byłam na dworze do 18.40. Teraz sobie późny obiad, a raczej kolację. I zjemy sobie to z chlebem, bo nie chce mi się już nic do tego wymyślać. No, pozostałą część kurczaka zostawię sobie na jutro. Przyprawione, więc jutro tylko to będzie trzeba usmażyć, a dzisiaj sobie zjemy na kolację takie schabowe. No i tak, wzięłam prysznic, bo byłam cała brudna. Franek tutaj teraz się wygłupia. No, ile napisałeś? Ej, ale panie, czemu te o są takie krzywe, powyginane? Ja tego nie zaliczę. Staraj się ładniej, bo ty umiesz ładnie, tak? Rozumiesz? Proszę, kolejną literkę. A ty sobie wybierasz te łatwiejsze, jo? No to weź sobie jedną łatwą, jedną trudną. Fenek. A ta jak się nazywa, którą wybrałeś? Tą. Nie wybrałeś jej? Nie, jeszcze nie. Mhm. Ale czemu ty masz to tak pogięte? No tą ty znasz już. Na pamięć, nie? Ja muszę sobie zrobić herbatę. Mam ochotę na herbatę. W ogóle dzisiaj sobie poszukam co? Ja ci zrobię, siadaj i pisz. Dziś... Co? Dobrze, ja ci dam. Dzisiaj sobie poszukam wieczorem tej herbaty na internecie. Sobie w ten sposób na razie zaparzam. Kurde, to i tak tam przepada. Widzicie, takie poprochy tam wpadają. Ale uwielbiam anysz. Ostatnio też kupiłam goździki, więc sobie dodam tutaj. W ogóle muszę kupić anysz. Goździki? Tak. Jak gwoździe. Dobra. No, wrzuć tam do herbaty. Okej. Okay. Usiądź sobie i pisz, tak? Ty masz dużo. Może jeszcze jednego anyszka. No dobra, bo mi nie starczy. Nie wiem. W sumie jutro powinnam jechać. Muszę jechać po takie zaświadczenie. Zobaczymy, czy jutro mi się uda, czy lepiej będę z rana drzewo robić. Zobaczymy, jaka będzie też pogoda. No, ty... Paprochy i tak tam wpadają, kurczę. Muszę sobie kupić właśnie te woreczki. Ja kiedyś miałam te woreczki, ale nie mogę ich teraz nigdzie dostać. Kiedyś je z Biedronki kupowałam. Muszę poszukać w Biedronce albo iść do jakiegoś sklepu. Tylko chcesz L. Ja wiem, Fenek, z jakiej ty chcesz. No i ja sobie to tutaj tak zaleję pod sam czub, to się zaparzy i to wyciągam. Zawsze i tak jeszcze jakieś paproszki są, ale już mniej. I sobie dodam do tego miodu i pomarańczy i co jeszcze. I nic więcej, będę miała taką zimową herbatkę już. A ty chcesz z tego pudełka, jo? No to wybierz sobie.
Jasiu, chcesz też herbatę? Herbatę? Czy chcesz herbatę? To chodź sobie wybierz, jaką chcesz. Czy rozpuszczalną chcesz? 2 dni później Franek wybrał herbatę. No weź. No i słuchajcie, przyszedł Jasia sweter, ale w drugiej paczce. Zupełnie nie rozumiem. Masz, Jasiu, weź go. Zobacz, czy ci dobry jest. Weź idź pisać, proszę cię, jo. Ja czekam za tobą. No pokaż. Czy on jest za mały? No tak, też. Nie pikulski. Jaki? Pikulski. Niebieski. No bo był w dobrej cenie, dlatego wzięłam ci też taki zielony. Wojskowy. Ty masz tam też taki czarny golf w szafie, nie wiem, czy ty widziałeś. No, jak będzie tak bardzo zimno, to ten wtedy go będziesz... Ten co, ja go tu w klatce mam, ten taki czarny. No. No, elegancko, i ty możesz go ubrać, fajnie. Co? Ubrać zielony spodnie. Nie. Chodzi, że jutro. Mhm. A ty masz zielone spodnie? No, te. No. Dobra, kochani, ogarnięte po kolacji. Zmywara nastawiona. Nawet udało mi się umyć gazówkę. Wszystko ogarnięte. Rano będzie można zjeść sobie spokojnie śniadanie. Rano będę musiała też tutaj trochę posprzątać, bo już znowu jest brudno, no ale cóż, tak to jest. No, więc tak, słuchajcie, to jest coś dziwnego, ale ja w sumie tą herbatę zrobiłam sobie, wypiłam połowę, a to chyba sobie zostawię na rano, bo już mi się nie chce pić. No i dziwne jest to, że ja idę spać. Jest 22, a ja idę spać. Rozumiecie? No, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro. Jutro będzie kolejny intensywny dzień. Także ja idę się w końcu wyspać. No idę szybciej, tak jak mówiłam. Dla mnie to i tak jest mega szybko. 22:30 to jest naprawdę jak w południe. Także trzymajcie się ciepło. Pa!